Na dzisiejszy odcinek mam dosyć mało materiałów, jak zazwyczaj przygotowanych. Ale pewnie i tak to ściągnę, więc mniejsza z tym. Witam Was tutaj, cześć, czym wzrosz. I zapraszam Was na już 9 odcinek z Mniejsza z tym. Tak, wiem, cały czas nie mamy intra, ale spokojnie, mam już nawet muzyczkę, mam już zarys w głowie. I kolejny odcinek, bo to będzie 10, już taki uroczysty właściwie, powinien mieć intro, co nie? To już tak powinno wyglądać. Ale bez przesady, przejdźmy do ważniejszej rzeczy, czyli do postępu pracy tarcz TPM. No i tak, na odcinku wschodnim, czyli na odcinku brudno, tarcza Maria już kopie się właściwie chyba pod zaciszem, znaczy na pewno, bo wydłużyła już 1487,5 metra i dalej kopie. Anna cały czas siedzi na konserwatorze i tak, a Maria jest tak w połowie mniej więcej drogi do zacisza, ale tak w mniejszej połowie, co nie? Jeżeli wiecie, co mi chodzi z mniejszą połową. Natomiast na odcinku zachodnim, czyli Bemowo-Latusz, mamy tam trochę inną sytuację, ponieważ już obydwie tarcze dokopały się do stacji pierwszej z komory startowej, czyli Elżbieta i Krystyna już sobie siedzą, obydwie wykopały póki co tylko 137 metrów. Kiedy ruszą dalej? Nie wiem, ale sądzę, że niedługo, bo to nie miały zbytnio nawet co się nudzić. Przechodzimy dalej do awarii wind w metrze warszawskim. No i tak, z tego co widzę, jest ich mniej niż było tydzień temu, ale i tak jest dosyć więcej. Ja mam pierwsze na Racławickiej, południowy zachód, poziom minus 1,0, Stokłosy minus 1,2, winda południowa na peron, czyli na peron nie da się zjechać na Stokłosach, czyli na Stokłosy nie ma już teraz wejścia dla niepełnosprawnych. No niestety. Na Świętokrzyskiej w drugiej linii metra, jakaś nowość, winda przy wejściu numer 4, poziom minus 1,0. Nie pamiętam, czy to jest. Tak z głowy to nie pamiętam. No i dalej cały czas na Wilanowskiej, winda południowy wschód, poziom 0-1, w związku z tam przebudową i tam modernizacją cały czas nie działa. Dalej dochodzimy do mobilnego popu. No i aktualnie on będzie się znajdować, biorąc pod uwagę, że wy to oglądacie 24, to będzie się znajdować pod rondem Radosława 03 i Galeria Północna ulicy od Światowida. Powiem tak, mam nadzieję, że uda mi się w końcu go złapać, bo jeszcze nie miałem okazji, a wiecie, że cały czas lubię go złapać. We wtorek już będę w Warszawie, jest tak w tym miesiącu jeszcze nie byłem w Warszawie. Wiem, że można tego było nie zauważyć, biorąc pod uwagę to, ile materiałów teraz było z Warszawy, ale mniejsze z tym, idziemy dalej. Jest od 10 do 19 cały czas czynny i później będzie cały czas tam czynny do 26, później 27, 28 i 31 będzie się ten cały czas znajdować. No to bardzo dobrze, to chyba to trafię tam, jak będziemy tak właśnie tramwaj na winnicę. Dalej, utrudnienia w kursowaniu linii 723, 731 i 741 w związku z pracowami drogowymi. Przystanek Szarych Szeregów 52 ulega zawieszeniu do odwołania. No niestety. I dalej jeszcze jedno utrudnienie, czyli utrudnienie w kursowaniu linii N36. Nie ma dojazdu aktualnie do przystanku Chotomotów 01, dzięki czemu autobus go po prostu pomija na swojej trasie i w innym miejscu tam sobie zawraca. Ale spokojnie, wszystkie pozostałe przystanki są używane. I tutaj nie wiem, czy to jeszcze będzie Was dotyczyć, ale póki co tak to wygląda do odwołania. Właściwie to będzie wyglądać w ten sposób. Kolejną ciekawostką, już przechodzimy do ZTM-u, będą nowe wiaty na przystankach Brudno, Pogrodzie, Kwitnąca, Konrada Szkoła, Kontopska 01, Łukasowska 01, Perkuna 02 i Rozłucka 02. To będą przystanki nowe, z nowymi wiatami, wyremontowane i tak dalej, w sensie właściwie te wszystkie z tymi nowymi, które chronią przed słońcem, przed deszczem. Nie będę się dyskutować o tym, jak przed deszczem. I dwa przystanki, czyli Prokuratorowa 02 i Rozłucka 02, będą miały w sobie na dachu panele słoneczne, dzięki fotowoltaiczne, niech wam będzie, dzięki czemu będą miały oświetlenie na rozkłady jazdy i w nocy będą czujniki zmierzchu, w nocy będą się włączać 50% te czujniki, w sensie te światełka na rozkład jazdy. Natomiast jeżeli ktoś wejdzie na przystanek, będą się doświetlać na 100%, ponieważ są też czujniki zbliżeniowe. Fajne, ciekawe, jak szybko to się zepsuje.
ale mam nadzieję, że uda mi się z tego skorzystać, tylko trzeba zapamiętać, gdzie to się znajduje. Przystanki pojawią się w przyszłości, bo to jest dopiero rozpisany kontrakt, no i mają się pojawić 90 dni od wybrania firmy w przetargu, co jest w sensie od dnia podpisania umowy, no ale miejmy nadzieję. No ale tutaj ZTM nam przypomina, że w komunikacji miejskiej zapraszamy do zasłaniania nosa i ust, zachowania bezpiecznego dystansu i dezynfekcji dłoni. Nie wiem, jak się do tego stosunkować. Po prostu to róbcie. Tyle. I dochodzimy do ZTM-u, gdzie mamy nowy przystanek uruchomiony w ZTM-ie, a jest to przystanek Polna w Wiązowie. No i tu właściwie on jest dla 720, 722, 730. Od dzisiaj obowiązuje je jako przystanek warunkowy dla tych autobusów. W sensie, pamiętajcie, warunkowy aktualnie to jest i tak obowiązkowe. No bo wszystkie przystanki na żądanie są cały czas używane jako prawdziwe, czyli jako zwykłe. Ale w przyszłości, jak może kiedyś już zniknie pandemia, to się to zmieni. Także tak to wygląda. Przechodzimy do kolejnej informacji, a mianowicie prace torowe na linii kolejowej numer 9 na odcinku Warszawa-Gdańska, Warszawa-Praga. Tutaj po prostu są remonty i inne rzeczy, w związku z czym są różne utrudnienia na trasie Legionowo-Warszawa-Gdańska, co skutkuje zmianami w rozkładzie SKM linii S3 i S9 w obydwu kierunkach. Tam macie jakieś specjalne rozkłady i tego typu różne rzeczy, jak chcecie możecie sobie poczytać. I też R9 ma odwołane dwa pociągi. Ciekawe, S30 też coś tam pozmieniali. No trochę się to zmieniło, no jak zawsze. I coś tam jeszcze są. A, no i oczywiście wspólne honorowanie biletów. Tak, i takie te duże rzeczy. Zmiana na linii Legionowskiej, no to właściwie jest to sama informacja, tylko tutaj macie dokładnie też rozpisane honorowanie ważnych biletów. Do tego wszystkiego będziecie mieli linki w opisie, jeżeli chcecie dokładnie doczytać sobie, o co tu biega. To jest do 28 sierpnia, czyli niedługo właściwie, ale warto o tym wspomnieć. I uwaga, uwaga, to jest dziwna informacja, ponieważ jest 7 minuta, a my już dochodzimy do ZDM-u. Tak, naprawdę mówiłem wam, że mało się działo w ostatnim tygodniu, więc po pierwsze, mamy wymianę oświetlenia na ulicy Szczęśliwickiej. Jeżeli ktoś pamięta te stare lampy, to pamięta, że one były. A teraz jest koniec. Teraz przechodzimy na LEDy. No i będą tutaj zamienione 45 latarni, zostanie wymienionych na oświetlenia LEDowe. Co jest dobrą nowiną, oczywiście się cieszymy, im więcej LEDów, tym lepiej. No i tutaj jest dokładna też mapa, gdzie wszędzie będą nowe oświetlenia LEDowe. No trochę tego jest. Nie podoba mi się, że nic nie ma na Białołęce. No ale no cóż, może tam już jest wszystko LEDowe. Nie, niestety. Niestety aż tak to pięknie nie wygląda. Kolejną ciekawostką jest powstanie nowego wjazdu do miasteczka Wilanów. Będzie on tutaj się znajdować. Macie dokładnie mapkę. I też macie zdjęcia z OpenStreetMap, bo ja na początku się zastanawiałem, chwila, gdzie to jest? No i musiałem się zastanowić dobrze i wyłączyć sobie mapę, no bo ja nie jestem z Wilanowa i w Wilanowie jestem bardzo często, no ale już mniej więcej widzicie, gdzie to jest. Na skrzyżowaniu Alei Wilanowskiej i ulicy Kosiarzy. Dzięki temu będą mieli tam lepsze. A, no i to oczywiście nie ZDM, tylko deweloperzy budują i przebudują skrzyżowanie, w sensie ZDM i oni tam, różne oczywiście komplikacje, ale to jest dobra oczywiście nowina, bo więcej skrzyżowań, więcej dojazdów, zawsze lepiej. Tylko wiecie, jak wygląda dużo skrzyżowań z światłami. Już wam to pokazywałem, City Skylines, bo tu się wyłącza wszędzie oświetlenia. Sygnalizacja świetną. Ale to jest wersja pewnego niedoszłego kandydata na prezydenta Warszawy, który nie doszedł do władzy po prostu. Bulwary z niespodzianką i to jest ciekawostka na budowie w Alei Armii Ludowej. Nie, i tu chodziło o bulwary, ale na Armii Ludowej, a jeżeli chcecie wiedzieć, o co tu chodziło, chodziło o to, że została znaleziona podczas przebudowy do tej chodnika stara piwnica, a właściwie tak stara, że przedwojenna, była dosyć głęboko zakopana, no ale doszło do takiego czasu, że została odnaleziona, no i póki co jest konserwowana i może w przyszłości coś tam się stanie. Będą musieli jakoś ją pewnie zabezpieczyć, żeby chodnik tam mógł być. Ale jest to co najmniej ciekawostka, ciekawa rzecz. Macie tutaj przy okazji zdjęcia, jak ona wygląda i ten tegas. Dalej niedobra nowina, a mianowicie już mówiliśmy parę odcinków temu, że jest wprowadzone płatne parkowanie w nowych dzielnicach, gdzie jest metro, ale na domek złego są też zmiany ulic, a mianowicie nowe drogi
będą jednokierunkowe. Czyli nie do nowej drogi, tylko tam, gdzie jest samo płatne parkowanie. Zmieniają sobie kierunki i tak dalej. Tu macie pełną mapę wszystkich dróg, które pozmieniały się, są utrudnione i tak dalej, gdzie są dodatkowe miejsca dla postojów, dla mieszkańców z indykatorem i tak dalej. Bardzo miło. Ale nie jestem przekonany, czy wszystko to, co się staje jednokierunkowe, jest dla mieszkańca Warszawy prostsze i przyjemniejsze. W sensie jestem przekonany, że większość tej rzeczy to raczej są utrudnienia niż jakaś pomoc. No ale niestety tak to wygląda u nas w Warszawie, na Woli, macie tu mapkę. I przechodzimy dalej, poszerzamy ulicę Lazurową i to jest coś, co czekało na pewną pomstę do nieba od jakiegoś czasu, ale w końcu do tego doszliśmy. No i tak, możemy tutaj doczytać, iż jest dofinansowanie na przebudowę tej, bo to są dwie ulice, na przebudowę ulicy Gandachi i na przebudowę ulicy Lazurowej. Gandachi będzie dodatkowo zrobiona, z tego co zauważyłem, przynajmniej tak to wygląda, dofinansowanie i tak dalej, a Lazurowa będzie gotowa i będzie już wybudowana po poszerzenie na krótkim odcinku, bo to jest od S8 do ulicy Górczewskiej, czyli na tym fragmencie coś tak nagle zwęża i jest nieprzyjemnie. Ten będzie w końcu zrobiony, ale kiedy? Do 2023 roku. No niestety, życie nie jest aż tak piękne, jakby się wydawało i chciało. Ale się cieszymy oczywiście, że to będzie w końcu zrobione, chociaż cały czas czekam, aż w końcu wybudują tunel pod lotniskiem Babice z Benedynowa do metrą Łociny. To by było coś. Ale na to też będziemy długo czekać. I tak, to była informacja z UOM, a teraz ostatnia informacja, a mianowicie popłyn Wisłą w Warszawie. I to jest coś ciekawego, czego jeszcze nie było. Mianowicie można płynąć takim drewnianym statkiem, łódkami i tak dalej. Wszystko za darmo, to jest bardzo miłe, po Wiśle, z warszawianistami, którzy będą opowiadać ciekawostki po Warszawie. Aktualnie wycieczki, oczywiście jest parę łódek, które można sobie wybrać, jest ich parę, macie tutaj dokładnie opisane. I co najciekawsze, wycieczki się odbywają o godzinie 13 codziennie w tygodniu z portu Czernikowskiego i z Bulwar. No i w weekendy będą w sensie codziennie o 13 wakacje i później we wrześniu o 17 będą wypływać. A wakacje jest o 11 i 13 startuje do końca września, tak to wygląda. Tylko tak, niestety trzeba się wcześniej zgłosić, macie tutaj maila, trzeba wysyłać lub telefonicznie do nich zadzwonić. To nie jest takie proste. I miejsca zbiórki będą oznaczone flagami dzielnicy Wisła. Przypominam, że dzielnica Wisła nie istnieje, to jest tylko wytwór wyobraźni Rafała Trzaskowskiego. No i właściwie to tyle byłoby dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie w górę. No i co tu dużo nie mówić. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym trailerze na moim kanale. Dzisiaj, kiedy pojawia się ten odcinek, ja się dowiem najświeższych informacji o Brudnie i jeżeli wystarczy mi czasu, to może już jutro pojawi się kolejny odcinek z Zapraszamy do Metra. Co by było ciekawe, bo w ciągu 2 dni pojawiły się 2 odcinki. Ale więc na kolejny odcinek będziecie musieli jeszcze trochę dłużej poczekać. Chociaż, kto to tam wie? Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć! Okay.